3, 2, 1, start! Powodzenia, uwagajcie na siebie! Zwycięzcy, pokonanie 70-kilometrowej trasy zajęło niecałe 2 godziny. W Zielonej odbyły się drugie kalickie szutry. Podczas ubiegłorocznej edycji wyścigu trasa była jedna, liczyła 33 km. W tym roku dołożono drugą, dłuższą. Wjeżdżając do Zielonej, wjeżdżamy w bardzo duży kompleks leśny i ta trasa krótka była jednak taka ograniczona w tym lesie. Jak się patrzy na mapę, na trasę mapy, a na cały las, no to jest potencjał tutaj do wykorzystania. Wytyczona dłuższa trasa liczyła 70 km. Wyścig na 33 km wygrał Jarosław Dobusz z Częstochowy. Jego wynik to godzina 4 minuty i 32 sekundy. Do końca walczył z nim Krzysztof Badura z Radzionkowa. Strata do zwycięzcy to zaledwie 1 sekunda. Trzeci był Paweł Majewski z Częstochowy. Najlepszy wynik wśród reprezentantów Kalet miał Tomasz Stańczyk, który na metę dotarł jako 8. Wyścig na dystansie 70 km wygrał Daniel Smolarz z Błażejowic. Trasę pokonał w godzinę 58 minut i 18 sekund. Trasa bardzo szybka, od początku już formowała się grupa chyba 5-6 zawodników i praktycznie cały czas jechaliśmy po zmianach jak na wyścigu szosowym praktycznie. Pod koniec był taki techniczny moment, że na pasiekach tam i tam odjechałem w grupie tam 3-4 osobowy, udało mi się odjechać. Za Smolarzem na metę przyjechali Filip Owczarek z Chorzowa i Jakub Gębka z Zawiercia. Bardzo dobry wynik osiągnął Wojciech Poloczek, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach. Był 5. Trasa przepiękna, piękna miejscowość, super lasy. Pogoda dopisała, przecudna, słoneczko świeci, temperatura, rewelacja. Piękne momenty, były momenty też czekać, żeby trzeba było zejść z roweru, głównie tam na kopalni w pasiekach. Przecudny mostek, podejście do góry po schodach, więc tam jedyne takie miejsce, które trzeba było zejść z roweru. Spośród mieszkańców Tarnowskich Gór najlepszy wynik osiągnął Kamil Hajda, który zamknął pierwszą dziesiątkę. Najlepszy wynik wśród reprezentantów Kalet miał Artur Niglus. Był 29. Zdaniem organizatora największą trudnością dłuższej trasy było duże tempo. Trasa jest bardzo szybka, nie ma tutaj przewyższeń, nie ma za dużo górek. Jest bardzo dużo szybkich szutrów i zawodnik praktycznie czuje tą prędkość od samego początku. Może się skończyć tak, że za dużo energii na początku włożył, trochę mu mniej zostało na koniec. Kowal na kole nie tylko zorganizował bieg, ale też własnoręcznie wykuł medale. Takie trofeum jest niepowtarzalne. Na kowadle Janusza Kosmały powstało na kalickie szutry blisko 250 medali. Medale, które dostaje zawodnik za przekroczenie mety, można skomponować w jeden duży. Mamy 4 wyścigi. Kalety tutaj to jest rozpoczęcie sezonu MTS, mały tur szuturowy. Są jeszcze 3 inne wyścigi. Jeśli zawodnik wszystkie je przejedzie, zbierze każdy medal, to ma 4 medale. Dostaje na ostatniej imprezie od nas element dodatkowy, 4 nity i pod okiem wykwalifikowanego kowala będzie mógł sobie samemu zanitować te 4 małe medale w jeden duży. Pomysł organizacji kalickich szutrów spotkał się z życzliwym przyjęciem władz Kalet, które zostały współorganizatorem wyścigu. To wydarzenie oczywiście świetnie wpisuje się w filozofię rozwoju turystyki wyciszonej w Kaletach. Wiadomo, że od kilku lat stawiamy na promocję życia rowerowego w Kaletach. Staramy się rozbudowywać infrastrukturę, budujemy stanice, mamy sieć stanic rowerowych, która funkcjonuje w mieście. Kolejna stanica rowerowa w przygotowaniu, można powiedzieć, na Garbatym Moście. Kolejna impreza rowerowa również w przygotowaniu, bo jesteśmy kilka tygodni przed kolejną edycją wydarzenia realizowanie po kaleckich stanicach, na które już dzisiaj bardzo serdecznie zapraszam.